To już kolejny raz, kiedy wodorowa seryjna Toyota Mirai gości w Polsce. Auto sprzedawane jest w tej chwili w Japonii, w Stanach Zjednoczonych i na wybranych rynkach Europy Zachodniej. My tu w Polsce musimy jeszcze na ciągłą sprzedaż tego samochodu w naszych salonach poczekać. Oba egzemplarze Toyoty Mirai, które teraz gościmy w Polsce, posiadają czasowe tablice homologacyjne. Jest to związane z faktem, że poddajemy te samochody pewnym badaniom, jak zachowują się w ruchu ulicznym. Korzystamy także z mobilnej stacji tankowania wodoru, udostępnionej przez firmę Linde, po to, żeby zobaczyć, jak sprawdzają się w codziennej eksploatacji włącznie z tankowaniem te samochody. Mamy nadzieję, że już w niedługim czasie wprowadzimy te auta do seryjnej sprzedaży, ale aby to zrobić, musi być spełniony podstawowy warunek: obecność stacjonarnych, dużych stacji tankowania wodoru w naszym kraju. Takie stacje, według naszych informacji, mają pojawić się w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy.